Cześć, z tej strony Marcin, 23 zadanie z matury poprawkowej z roku 2016 i mamy tak. Tu mamy statystykę, a dokładnie to właśnie, średnią arytmetyczną i mamy zadanie takie. Jeżeli do zestawu czterech danych 4,7,8x dołączymy liczbę 2, to średnia arytmetyczna wzrośnie o 2. Dobrze. Policzmy średnią arytmetyczną tego, dobra? Średnia arytmetyczna z tego to będzie oczywiście 4 plus 7 plus 8 plus x i to będzie podzielone przez 4, bo są 4 liczby, tak? Dobra. Policzmy sobie średnią arytmetyczną, kiedy dołączymy dwójkę. To będzie oczywiście 4 plus 7 plus 8 plus x i jeszcze plus 2 i to wszystko będzie podzielone przez 5, bo jest 5 liczb, tak? I teraz, jeżeli do zestawu takich czterech danych dołączymy liczbę 2, czyli dołączyliśmy, to średnia arytmetyczna wzrośnie o 2. Czyli tu była jakaś tam średnia. Dołączamy sobie dwójkę i ona ma wzrosnąć o 2. Jasne? Była początkowa, dorzuciliśmy dwójkę, więc to co było, to oczywiście wzrosło nam o 2. Stop. Wróć. Nie. Bo jak dołączyliśmy dwójkę, to ta średnia arytmetyczna wzrosła, czyli ta liczba jest większa. To tu. Bo jak dołączymy dwójkę, to średnia arytmetyczna wzrasta. Czyli ta jest mniejsza, ta jest większa, więc do mniejsza jak do 2, to wtedy się wyrówna. O, tak ma być. Jasne? No i teraz trzeba to tylko policzyć. 4 plus 7 plus 8 to jest 11, 8 to jest 19 plus x przez 4 dodać 2. Równa się 4 plus 7, 11 plus 8, 19 plus 2, 21 plus x przez 5. Wspólny mianownik 20, więc mnożę wszystko przez 20. 20 się skraca z czwórką, jest 5. 2 razy 20 to jest 40. 20 się skraca z piątką, jest 4. I tu zostaje 21 plus x. I wymnażamy. 5 razy 19 to jest 95, plus 5 razy x to jest 5x-ów, plus 40. 4 razy 21 to jest 84, 4 razy x to jest 4x. Czyli odejmę sobie 4x-y od razu, czyli mam 5x minus 4x to jest x. 95 plus 40 to jest 135 i to jest równe 84. Odejmujemy 135. Czyli x równa się 84 minus 135 to jest minus 51. Du, 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 du. No i tyle, tak? I dzięki temu mamy policzone zadanie. Tu sorry za ten błąd, coś mnie zaćmiło przez chwilę, bo mówiąc szczerze, nie robimy jeszcze tego zadania. A coś mnie zaćmiło przez chwilę. No, mieliśmy tak, zestaw średnią arytmetyczną z tego. Jak dorzuciliśmy dwójkę, to to się zwiększyło o 2, tak? To znaczy, że jak tu dorzucę 2, to będzie równe. I tyle. No i tylko wyliczyć równanie z niewiadomą x. Wyszedł x, nie, mamy po zadaniu. I już. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Pytania oczywiście w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.